sytuacja branży mleczarskiej możemy powiedzieć, że jest dobra. Polska jest mlekiem płynąca. Jeśli chodzi o ubiegły rok, w Unii Europejskiej wyprzedziły nas tylko takie kraje jak Niemcy, Francja i Holandia, a udało nam się po iluś latach wyprzedzić Włochy w momencie, kiedy skup mleka w Polsce przekroczył 13 miliardów litrów. Ostatnie 30 lat to rzeczywiście bardzo duży rozwój branży mleczarskiej. Najbardziej widoczny chyba w rolnictwie, gdzie nowe technologie związane z mechanizacją, z produkcją pasz i pozyskiwaniem mleka pozwoliły rolnikom na bardzo szybki rozwój swoich gospodarstw przez to, że została wyeliminowana praca ręczna. Polska na dzień dzisiejszy jest samowystarczalna. Ponad 30% produkcji musi wysyłać na rynki zagraniczne. Dla Polski jest to bardzo dobra sytuacja, dlatego że możemy zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe i być takim motorem napędowym naszej gospodarki. Widzimy duży potencjał w eksporcie, szczególnie do krajów Afryki, Azji, gdzie jest niedoprodukcja własna. Jesteśmy w stanie podjąć to wyzwanie, żeby wysyłać produkcję na te rynki.